Okej, widzowie, to jest książka, której się autentycznie boję. W sensie, mam lęk w sobie, co tam znajdę. To jest pierwsza taka książka, że czuję niepokój. Ja tu po nią sięgam, ale przygotowałam się. Przygotowałam sobie naklejki w policję, która będzie przyjeżdżać, jak będzie się działo coś naprawdę złego. Dzień dobry, książkarze. Długo nie było odcinka z tej serii, dlatego że po pierwsze załamałam się, kiedy usłyszałam, że nie szanuję czytelników i autorów książek, o których opowiadam. A po drugie, czytałam to gówno autentycznie przez miesiąc. Miesiąc? Miesiąc. Miesiąc? 447 stron, a ja męczyłam to przez miesiąc, jeszcze to jest jakieś brudne we wszystkim. Hel było ciężkostrawne, ale tutaj... Przygotujcie swoje wiaderka na wymioty, bo będzie naprawdę paskudnie. Ale będę się starać, bo ostatnio się dowiedziałam, że Remigiusz Murus ogląda moje filmy, także muszę się skupić i zrobić to dobrze, tak? Żeby wstydu nie było. Zanim przejdziemy do fabuły tej książki, do tego jak będę wam ją opowiadać, najpierw dwie kwestie. Po pierwsze, koniec spoilerów będzie w tej minucie, a po drugie, uwaga, teraz na czole piszę sobie ogromnymi literami trigger warning, ponieważ będzie tutaj bardzo dużo rzeczy gadanych na temat słowa na G. Zacznijmy od poznania naszych bohaterów. Główną bohaterką jest Laura Biel, która ma 29 lat i jest tam, coś robi w hotelarstwie, jakąś menadżerką jest w hotelach. I co możemy jeszcze o niej powiedzieć? Lubi drogie rzeczy i ruchanie, a Blanka Lipińska mówi, że się z nią utożsamia. No pewnie, no przecież Laura to ja. Drugim głównym bohaterem jest Massimo Torricelli, który jest szefem sycylijskiej mafii, ma tam około 30 lat i co jeszcze na jego temat? Myśli kutasem. I to jest wszystko, co powinniście wiedzieć. Innych bohaterów poznamy w trakcie. No więc, jak zaczyna się ta fantastyczna lektura? Zaczyna się od tego, żeby głównych bohaterów oczywiście polubić. Dlatego Massima poznajemy, kiedy w samolocie prywatnym dopuszcza się tu na stewardessie. Jest dziewiąta strona, chyba zaraz się zżygam, serio. Naprawdę, ja jadłam obiad dopiero co i czuję, jak mi podjechał, ale autentycznie. Ja pierdolę. No od razu pomyślałam, zajebisty ziomek. Od razu poczułam to, to będzie mój bohater, z którym będę chciała trzymać przez całą książkę. I to się dzieje jakby z jego perspektywy, to jest opisane jakby z jego perspektywy i tam są takie teksty padają jak na przykład lubiłem to, lubiłem kiedy walczyły, kiedy były bezradne wobec mojej siły. Macie te wiaderka na wymioty, tak? Macie je przy sobie, to dobrze. Może być miska. Taka wiecie, każdy w domu ma taką miskę na stopy, na sałatkę jarzynową i na wymioty to taka miska będzie spoko. No i dobra, no i to jest jedyny fragment, który czytam z perspektywy Massima, a teraz przenosimy się do Warszawy i tutaj jest Laura z jej wtedy jeszcze facetem Martinem. Martin to jest taki byczek, no i oni wybierają się ze swoimi znajomymi na Sycylię. I ci znajomi to jest Michał i Karolina i teraz uwaga, Karolina to jest właśnie ta legendarna postać, którą gra Natalia Janoszek, także tutaj ekipę, jeśli chodzi o ekranizację, ekipę żeście zmontowali naprawdę zajebistą, bo jest Blanka Lipińska, czyli autorka, jest Natalia Janoszek, a jeszcze na to wszystko jest Barbara Białowąs, czyli kobieta odpowiedzialna za te słowa. Skończyłam w studio filmoznawcze. Oni lądują na tym lotnisku na Sycylii i tam Massimo zauważa Laurę i myśli sobie, Boże drogi, to jest ta kobieta, o której śniłem całe życie. Bo Massimo ma taką historię i to jest w ogóle... Na tym się opiera cała książka tak naprawdę, że Massimo kiedyś został postrzelony czy coś tam i przeżył śmierć kliniczną i on tam zobaczył, jak był na granicy dwóch światów, szkoda, że przekroczył w tę stronę, a nie w inną. I mogę to powiedzieć, ponieważ to jest bohater fikcyjny, normalnemu człowiekowi nigdy bym tego nie życzyła. I zobaczył tam anioła, zobaczył swoją panią, kobietę, na punkcie której popadł w obsesję i tam kazał malarzom malować portrety tej kobiety. Ja nie wiem w sumie, jak on wytłumaczył, jak dokładnie ona wygląda, no ale okej, no setki portretów w jego chacie wiszą tej baby. I że ona właśnie mu pomogła w tej trudnej chwili, on swoim celem w życiu jakby ustanowił to, żeby ją znaleźć. No i ta Laura na tym lotnisku, no to jest jak byk ta baba. No i co Massimo myśli sobie? Co by pomyślał jakiś chłop normalny? No pomyślałby, to może zagadam, no to może jakoś podbiję do niej, może coś teges, szmeges, fum fum fum. Nie. Massimo jest jakby, tutaj temat jest prosty, Massimo postanawia tę dziewczynę
porwać. Ale przenosimy się znowu do Laury i spółki, i oni tam mają super czas, chleją alkohol jak popadoleni, idą do restauracji / klubu, tam spędzają urodziny Laury i jest fajnie. I tam też się pojawia Massimo i tam gdzieś przechodzi sobie tyłem i tam Laura idzie chyba do kibla i on ją tam zaczepia i jakaś taka rozmowa się wywiązuje między nimi, no i on jest opisany jako kurwa Bóg. Michał Anioł go dłutełkiem haratał. No jest piękny, tak? Wyobraźcie sobie takiego Włocha, ale takiego na sterydach, że on ma wszystko, i włoski, i oczka, i szczękę, i muskulaturę, no... No wiecie, o co chodzi. No jest idealny. A dlatego, że jest piękny, no to wolno mu więcej niż takiemu Marcinowi, który mieszka w bloku obok, prawda? A do tego jeszcze wrócimy. No i dalej jest sytuacja u Laury. No i jesteśmy tam na basenie, tam jakieś drinki, coś tam. To jest ten moment, kiedy Natalia Janoszek ma swoją mówioną kwestię. Boże, chcemy wygłosić nad tupią. No i generalnie no, jest ten dzień urodzin Laury, a Martin, ten śmieć, pracuje cały czas i nie spędza urodzin Laury z Laurą. No i to jest smutne trochę, no, pojechał na wakacje, że nie mógł do przodu sobie zrobić, no nie wiem, pracuje cały czas. No i Laura się wkurwia strasznie i ucieka z hotelu i biegnie przed siebie przez, chciałam powiedzieć, pola, lasy, łąki, ale w sumie nie wiem, no gdzieś biegnie, no, masz hotel i tam poza hotelem jest jakiś, nie wiem, 7-Eleven, to ona biegnie koło 7-Eleven i tam biegnie i potem, ja nie wiem, tylko nie pamiętam, ona chyba, bo ona ma problemy z sercem i coś tam się odpierdoliło i potem już jesteśmy w sytuacji, kiedy ona budzi się w pokoju, którego kompletnie nie zna. Nie wie, gdzie jest, wszystko jest jakieś z dupy, nie ma przy niej nikogo, kogo ona by znała, więc no to normalny człowiek by, no pewnie jakoś troszeczkę spanikował w takiej sytuacji. Ale Laura to nie jest normalny człowiek, tylko NPC. I kiedy budzi się w obcym pokoju i dostaje questa takiego, żeby się odświeżyć i zaraz się przygotować, to ona po prostu idzie pod prysznic i jakby w***ane. Kompletnie nie ma tutaj najmniejszego problemu. Ona się potem spotyka z tym Massimem, spotykają się w bibliotece takiej wypasionej. No bo w ogóle każda książka, którą tutaj omawiam w tym formacie, musi mieć motyw bogactwa. Dlatego też nasz Massimo jest oczywiście jako szef mafii sycylijskiej, jest bogaty. I tam po prostu, no, odkręcasz kran, bourbon się leje. On, nie wiem, podciera dupę banknotem 100 euro. No to taki tu musicie mieć klimat, no nie? No jesteśmy w tej bibliotece i on tłumaczy Laurze, o chuj chodzi tak naprawdę. Parę lat temu miałem, nazwijmy to, wypadek. Postrzelono mnie kilka razy. To część ryzyka wynikająca z przynależności do rodziny, w której przyszedłem na świat. Kiedy leżałem umierając, zobaczyłem... No i tutaj jakby, że ją. Popatrz w górę na obraz, który wisi nad kominkiem. Portret przedstawiał kobietę, a dokładnie moją twarz. Kiedy moje serce zatrzymało się, zobaczyłem ciebie. No i myślicie sobie, to jest pojebane. Budzicie się w jakimś domu, obcym domu, z jakimś obcym typem, który was, no, trochę więzi. I on wam opowiada jakąś taką historię na granicy Life Balance Congress i jeszcze w jego domu są portrety waszej twarzy. No co myślicie sobie? Jesteście kurwa przerażeni. I Laura tutaj nawet trochę próbuje walczyć, ale no, nic jej tam nie daje. Massimo, oprócz tego, że tutaj się uzewnętrznia z tą całą swoją historią, no to dostarcza też Laurze dowody na zdradę Martina pod postacią zdjęć. No i tam są jakieś zdjęcia, jak Martin na Morence przebywa z jakąś kobietą, kiedy Laura opuściła już hotel. No takie rzeczy się tam dzieją. No i musimy jakoś nie lubić tego Martina, tak? No bo jakby mamy lubić Massima, więc musi być coś nie tak z Martinem. No Laura się tam próbuje jakoś szamotać, ale nic z tego jej nie wychodzi i musi zostać w tej chacie. A, no i jeszcze Massimo jej mówi, stąd jakby tytuł tej książki, Massimo jej mówi, że daje jej 365 dni na to, żeby go pokochała i potem po tych 365 dniach może ją puścić do domu i ona ma z nim zostać na ten rok. A żeby jakoś to, no, zabezpieczyć, żeby ona nie uciekła, to Massimo jako facet, którego oczywiście mamy tutaj lubić, do niego simpatyzować, to mówi, że jeżeli ona spróbuje jakoś uciec, no to wtedy jej rodzina, no, spotka się, no, wybierze się na tamten świat, tak? Więc Laura jest szantażowana od samego początku tym, że ona musi tu zostać, bo inaczej jej bliskim stanie się krzywda. Potem jest taka scena, w której to jest ten sam dzień i Massimo zastrzela jakiegoś chłopa przed domem i Laura to widzi i Laura jest like, what the fuck? I mdleje, bo jej serce jest słabe.
słabiutkie, bo ona jest delikatna i filigranowa i jej serce jest słabe i ona mdleje. A potem jest poranek i ona się budzi w łóżku i otwiera oczy i wiecie, o, przeciąga się rano, może to był wszystko tylko sen. Otwiera te oczy, a tam Massimo siedzi i patrzy, jak ona śpi. A Massimo to jeszcze mówi, że jak ona zemdlała, to ktoś tam ją przebrał, jakaś pani, jakaś służąca i ją położył w łóżku. Byłem ciekaw i miałem ochotę popatrzeć, zwłaszcza, że byłaś nieprzytomna, taka bezbronna. No i Massimo też chce wybrać się z Laurą na Morenkę, ale tutaj jeszcze jest za wcześnie, jeszcze nie możemy skonsumować tego patologicznego związku. No i potem jest taka scena, że tam Laura jest w tym miejscu, gdzie ten chłop został postrzelony i jest jej smutno i Massimo ją głaskaniem próbuje jakoś uspokaja ją. Ja myślę sobie, czytając to, this fucking dump, jakby mnie próbował mój porywacz jakimś dotykiem w ogóle uspokajać. To by przyniosło to efekt odwrotny od zamierzonego, ale Laura jest NPC-em i u niej to działa. Ale wiecie, co działa na Laurę jeszcze bardziej? Itemy. Drogie rzeczy, kiedy jej się da, to ona po prostu... To jest fajnie wtedy jej. No i więc wybierają się na zakupy. W samych luksusowych markach. Ta książka ma taki też problem, że żeby podkreślić to, jak nasz bohater Massimo Torricelli jest bogaty, no to cały czas są nazwy marek. Prada, Louis Vuitton, Gucci, jakieś tam pierdolety, marki, których w ogóle ja nie znam, ale wierzę w to, że są bogate. No to cały czas to jest, jakby dostaje tak... taką lawinę tych logotypów. I tam jest taka scena, na koniec są Victoria's Secret i ten Massimo tam wbija do niej do przymierzalni, łapie za szyję i mówi, że teraz to nie może jeszcze nosić takiej bielizny, ale kiedyś to będzie mogła. I Laura spiala stamtąd i ta próba ucieczki jest nieudana, bo oni ją tam łapią zaraz. No więc Laura dochodzi do takiego wniosku, że no dobra, to już trudno, no to już tutaj jestem, no to już... będę musiała z tym dealować. I tak nie mam po co wracać do Polski, więc chociaż przeżyjmy przygodę. Szybciutko się poddała dziewczyna. But it's okay. I Laura ma plan. I ten plan polega na tym, że na wieczorne spotkanie na kolację z Massimem ubierze się wyzywająco i będzie go jakoś tam... będzie próbowała go uwieść jakoś. Nie wiem, co ten plan ma na celu, jaki jest tutaj sens. Moim zdaniem nie zachowuje się tak kobieta, która jest porwana, ale może Blanka Lipińska wie, jak się zachowuje porwana kobieta, ponieważ ona twierdzi, że tutaj bardzo mało jest fikcji i sama prawda. Tak naprawdę fikcji literackiej to jest tam z 15%. I Massimo jej teraz jeszcze mówi, co ma powiedzieć swoim rodzicom, no bo przecież jakby rodzice, bliscy ludzie będą się o nią martwić. Gdzie jest ta dziewczyna? Ona pojechała na wakacje, nigdy nie wróciła. De facto mamy kolejny case do sprawy kryminalnej omawianej w Piąte nie zabijaj, tak? Więc ściema jest taka, że Laura ma powiedzieć swoim rodzicom, że dostała jakąś lukratywną propozycję pracy na Sycylii i że też będzie to praca w hotelarstwie i że tam będzie dużo zarabiała i pojedzie na Sycylię. Potem jest następny poranek i Laura idzie pod prysznic, a Massimo jako rasowy creep rzuca tekstem, nie dosłownie, ale mniej więcej mającym znaczenie: idziesz pod prysznic? Tak beze mnie? No i on wchodzi do niej pod ten prysznic i mamy bardzo dokładny opis chuja. Jego piękny, równy i niebywale gruby kutas sterczał niczym świeczka wytknięta w tort, który dostałam w hotelu w dniu swoich urodzin. Był doskonały, idealny, nie za długi, ale gruby prawie jak mój nadgarstek. Jak to w spodniach zmieścić? Po prostu perfekcyjny. Jak tam się mają wasze wiaderka na żygi? Moje już prawie spełnione. Potem jest scena, w której Laura okłamuje swoją matkę, mówi, że jest wszystko zajebiście, że jakby wciska jej ten kit i ja tak myślę sobie, Boże, no jak ja bym była na jej miejscu, no to ja bym jakoś, no moja mama zna mnie całe życie, no to bym jakoś jej między wierszami coś przekazała, coś powiedziała. Tu nikt nie rozumie po polsku. Nikt tam nie rozumie po polsku. Wszyscy rozumieją po włosku, po angielsku, ale nikt nie mówi po polsku. To, że Massimo nie rozumie po polsku, jest podkreślone wielokrotnie w tej książce. No to
skąd on wie, co ona powie tej matce. Potem oni gdzieś jadą samochodem i tam prawie jest Morenka w tym samochodzie, a Massimo daje Laurze jakiś drogi zegarek i to jest prezent, więc fajnie, bo ten zegarek jest drogi, no to w sumie git, jakby nie ma problemu. Potem docierają na lotnisko i tam jest samolot Massima i to jest prywatny odrzutowiec. Laura boi się latać. A co dopiero takim małym samolotem, który też jest zajebiście opisany? Samolot wydawał się mikroskopijny jak rurka ze skrzydłami. Miałam kłopot z lataniem czarterowymi samolotami, które przy tym czymś, co stało przede mną, były jak Dawid przy Goliacie. Chyba jak Goliat przy Dawidzie. Goliat to jest ten duży, Dawid to jest ten mały. Okej, nie ma sprawy, Blanka. Możesz nie wiedzieć, o czym piszesz. Albo nie umieć pisać. Co też jest w sumie prawdą. No w każdym razie Massimo do tego samolotu Laurę wciska na chama, na siłę, przerzuca sobie ją jak worek kartofli i wrzuca do tego samolotu, a ona jest wkurwiona i daje mu wpysk. I Massimo wtedy się prostuje i mówi, że tak się nie będziemy bawić. Musisz zostać ukarana za to. Dostaniesz karę i masz dwie opcje. I możesz sama sobie wybrać, jaka to jest. I oczywiście dwie opcje to są opcje seksualne, które mają ją w jakiś sposób upokorzyć i ona wybiera jedną z tych opcji, a on mówi nie, to będzie dla ciebie zbyt fajne, zrobimy tą drugą rzecz. I Massimo oralnie Laurę, związując jej ręce i na oczy nakłada jej opaskę, żeby nic nie widziała, ale jest opisane, że Massimo jest taki kochany, bo on założył jej tą maskę na twarz, żeby ona się tak aż nie stresowała podczas tego Potem oni lądują, jadą gdzieś samolotem i Laura jest wkurwiona i usiadła gdzieś w samochodzie, a on nie chciał, żeby ona tam siedziała, więc przesadza ją siłą, wiąże ją tam i po drodze znowu ci, tylko tym razem ręką. Ta książka jest dla ludzi o silnych nerwach. Zwłaszcza, że te są opisywane jako coś zajebistego. To jest fajne i podniecające. Potem są w hotelu i Massimo jest like, zrób mi loada i nie pierdol. A Laura jest like, no właśnie będę pierdolić, nie. I Massimo w związku z tym przykuwa Laurę do łóżka łańcuchami i woła jakąś typiarę, która tego loada mu robi i każe Laurze na to patrzeć. Przypominam, jest to bohater, z którym mamy sympatyzować, do którego mamy simpować i który ma być dla nas atrakcyjnym mężczyzną. Idziemy dalej. W ramach zemsty? Tak to jest opisane, ale to nie ma najmniejszego sensu. Laura ubiera się wyzywająco na spotkanie z jakimiś ludźmi w jakimś klubie. No i w tym klubie, jak to mafijny klimat, Massima, to jest klub oczywiście, wszystko jest Massima w tym pierdolniku. No w każdym razie jesteśmy w tym klubie i tam biały proszek niczym śnieg pokrywa stół, alkohol lany strumieniami, a Laura tańczy na róże. I nie wiem, ona chce wkurwić tego Massima w ten sposób, że inni ludzie też oglądają jej wyczyny. Nie wiem. W każdym razie doprowadza to do tego, że jakiś creep Laurę klepie po dupie. I to się nie podoba Massimowi tak bardzo, że przestrzela owemu creepowi dłonie. I czy klepanie po dupie jakąś dziewczynę jest złe? Tak, jak najbardziej. Ale zobaczcie, w jaki sposób jest to pokazane. Że jeżeli to jest jakiś Józek, który klepnie Laurę po tyłku, to on już zasługuje na to, żeby mu dłonie przestrzelić. Ale jeżeli jest Massimo, który gwałci Laurę, to jest spoko. Ponieważ Massimo jest atrakcyjny. Ja czegoś nie rozumiem tutaj. Naprawdę mam problem. Potem jesteśmy na zajebistym, dojebanym jachcie i tam się dzieje chlanie dalsze. Bo Laura, oprócz tego, że lubi ruchać się i robić zakupy, to jej trzecim zainteresowaniem jest picie alkoholu. Jest to kolejna książka z cyklu. Alkohol jest niemalże bohaterem, jakby stojącym tuż obok głównych bohaterów. Więc Laura się upija znowu i upija się do tego stopnia, że wypada za burtę i ratuje ją. No kto? No wspaniały Massimo. Cały czas jest tutaj jeszcze jedna postać, która się przewałkowuje przez to wszystko i to jest Domenico. I Domenico to jest przyrodni brat Massima, który jest taki trochę milszy dla tej Laury, jest zajebiście zafiksowany na modę i jego funkcją jest to, że on periodycznie Laurze dostarcza kolejne ubrania. No w każdym razie Laura została uratowana z tego topienia się i wtedy w kajucie na jachcie dochodzi do Morenki. No i Laura mówi, ty stary, ale ja mogę zajść w ciążę w taki sposób, no nie? Ty wiesz, jak to działa. A Massimo mówi, no, wiem, spójrz na swoją rękę, masz tu wszczepiony implant antykoncepcyjny. I Laura jest like, a dobra, to spoko.
The fuck? Chłop robi takie rzeczy bez jej zgody, z jej ciałem i ona jest like, a git, pójdźmy na kolejną morenkę, bo co się dzieje? What the fuck? I potem Massimo gdzieś tam wypala jakimś śmigłowcem, a Laura zostaje na jachcie i ma lekcję nurkowania. I tak się składa, że tym jej instruktorem jest Marek. Marko, który jest Polakiem i oni mogą sobie pogadać po polsku. I co myślicie sobie? No przecież to jest idealna okazja na to, żeby temu chłopu powiedzieć: stary, wrócisz do siebie do domu, dzwoń na pały, ratuj mnie. Nie wiem, masz tu numer do mojej matki, ostrzeż ją przed tym, co się dzieje. Zrób coś, pomóż mi, ratuj mnie. Nie, Laura jest lek, spoko. I oni sobie tam nurkują, jest zajebiście. A potem przychodzi do niej dwóch chłopów, którzy robią jej zajebistą fryzurę i makijaż i idzie na bal z Massimem w Wenecji. I tam tańce, hulańce. Potem jest... znowu morenka, tylko tym razem bardziej taka romantyczna i oni sobie tam trochę bondują, opowiadają sobie jakieś historie z dzieciństwa. Dochodzi do tego, że Massimo w końcu mówi, że on nie chce Laury trzymać tutaj na siłę. O kurwa, jak ja ci dziękuję. Stary, wiecie co? Człowieka z takim dobrym sercem to ze świecą szukać. I Laura jest like, super, no to wracam do domu. I Massima to strasznie f***ia, bo on chciał jej to powiedzieć i żeby ona mu powiedziała: nie, nie, ja bym chciała z tobą zostać, mój zajebiście piękny oprawco. Ale ona powiedziała, że w sumie to by wróciła do domu, uśmiechnęła się. A Massimo, tupie nóżką, zły jest i wychodzi. Wściekły. O. Laura trochę na niego czeka na tej Sycylii, ale w końcu wraca do Polski. W wiadomościach jest info o tym, że jakaś głowa sycylijskiej rodziny mafijnej została postrzelona i spadła z rowerka i Laura się trochę boi, że to Massimo i tak myśli sobie, Boże, co tam się z nim dzieje, ale nie da się z nim skontaktować, jedyną osobą, która odbiera jest Domenico. Laura ma słabe serduszko, więc budzi się po operacji, to jest operacja udrożnienia tętnicy i jedyną osobą, która przy niej jest, jest Domenico. I on jej mówi, że chyba wszystko okej z tym Massimem, ponieważ Massimo ma chip namierzający z GPS-em. I to jest trochę mało chyba przydatna rzecz, jak się jest szefem mafii, ale okej. Okay. Ale mówi jej też Domenico, że ty słuchaj, bo taki sam jak ty masz. A Laura jest like... excuse me? I okazuje się, że... znaczy, to jest dopiero tak rzucone, że może to nie jest wcale implant antykoncepcyjny, tylko urządzenie do namierzania położenia tego człowieka. I wtedy to jest... ja nie wiem, czy to jest bardziej pojebane, ale chyba jest bardziej pojebane, bo ktoś wbrew twojej... bez twojej wiedzy, prawdopodobnie wbrew twojej woli, wszczepia ci nadajnik. Czy Laura to pies? Bo... Pianusia ma na przykład chipa i ona przyszła już do nas z tym chipem i może wbrew jej woli ktoś tego chipa jej umieścił. Ale jej chip ma informacje o jej szczepieniach i chipuje się pieski. Natomiast Laura jest 29-letnią kobietą, która ma, myślę, swoje jakieś zdanie o sobie. I trochę byłoby dziwnym wszczepianie jej GPS-a. Ale przecież Massimo jest atrakcyjny i dobrze się rucha i ma dużo pieniędzy. Nie, no to spoko, to jemu wolno robić takie rzeczy. Ale mówi jej też Domenico, ogarnęli jej wszystko i że kupili jej jakiś świetny, piękny apartament i że tam samochód też stoi dla niej i wszystko jest dla niej i ona może sobie tylko z tego korzystać i jeszcze do tego chyba kartę kredytową dostała bez limitu, żeby sobie kupowała rzeczy. W każdym razie Laura jest w Polsce i jest smutna i ona martwi się o tego Massima, no bo tak w sumie nie wiadomo, czy on żyje, czy nie żyje. I ona udaje się do swojej przyjaciółki na noc, żeby ta przyjaciółka ją wsparła. Ta przyjaciółka się nazywa Olga i jest zawodową utrzymanką. Tak jest to opisane, że ona sobie znajduje jakiegoś frajera i go tam doi z kasy. I one sobie tam piją wino na dywanie i gadają i potem idą następnego dnia na zakupy i kupują rzeczy, a w parkingu podziemnym spotykają Michała. Pamiętacie Michała? Facet Natalii Janoszek z początku. I on jest like, the fuck? Co ty tu robisz po pierwsze? Po drugie, gdzie zniknęłaś? Po trzecie, Martin się o ciebie martwił i w ogóle co jest? A Laura... nie wiem, wylane ma w to. A potem idą do spa i one w ogóle dużo razy będą w spa w tej książce i tam robią wszystko i zabieg taki, sraki, i mani, i pedi. I Laura przechodzi metamorfozę. I Laura z brunetki
zmienia się w blondynkę z krótkimi włosami. Blondynka z krótkimi włosami, z bobem, który jest opisany jako tutaj dłuższe włosy, z tyłu krótsze. Blondynka taka przypomina mi bardzo jedną kobietę, która znajduje się na okładce sequela. Czy Blanka Lipińska naprawdę zrobiła tak, żeby bohaterka po glow-upie wyglądała tak jak ona? Otóż zrobiła to i jest to bardzo cringe'owe. Potem Laura i Olga wybierają się na imprezę w jakimś klubie i tam jest fajnie, dopóki nie spotykają Martina, który zaczepia Laurę i mówi: ej, pogadaj ze mną. A Laura mówi: spoko, pogadam z tobą, i jadą do niego na chatę. I Martin opowiada tam historię tego, że jak ona uciekła z hotelu, to ktoś go tam zatrzymał w tym hotelu z jakąś pierdołą, a potem wypił trochę alkoholu i go kompletnie odcięło. I on nie pamięta nic. Nie pamięta tej zdrady. On nie wie w ogóle, co się stało. No i tutaj jest takie trochę podsunięte. Może Massimo to ukartował. Spoiler! Zrobił to, ale i tak jest idealnym, zajebistym facetem. No ale oni sobie pogadali, powiedzieli, co wiedzieli, i Martin odwozi Laurę do mieszkania jej, i tam jest Massimo. I Massimo wywala Martina, a potem przyznaje to, że ten implant antykoncepcyjny to lipa i że tak naprawdę był to ten GPS. On jej powiedział, przyznał się do tego, że on jej wmówił, że to jest implant antykoncepcyjny, bo chciał ją złapać na dziecko. Potem jest dalszy czas i ona tam z tym Massimem gdzieś łazi i robi jakieś rzeczy. Nieistotne to jest kompletnie. I wracają do tego mieszkania, a tam w recepcji budynku miliard tulipanów! Jeden na drugim, miliard tulipanów! Na schodach i wszędzie. I ten chłop, ten recepcjonista też już się powoli zmienia w tulipana. No i to jest od Martina na przeprosiny, że tam są karteczki powtykane. A czy on wie, jakie ty kwiaty lubisz? Bo ja wiem, a coś tam. Massimo się wkurza strasznie, bo jest terytorialny jak jeleń na rykowisku i mówi: ja zabiję tego gościa, ja zabiję tego gnoja, znieważył mnie. A Laura mówi: weź kurwa, uspokój się. I idą się ruchać, a potem Laura wyznaje Massimowi miłość. A Massimo się jej oświadcza i ona przyjmuje te oświadczyny. I potem mija trochę czasu i znowu wracają do tego lobby, tego budynku, gdzie ona mieszka, i tam znowu kwiatów miliard! Tym razem są tu białe róże i jest zajebiście dużo, wszędzie są one. No i wtedy Massimo, to już było dla niego za dużo, tak? Jakby każdy ma swoje granice, tak? On też traci cierpliwość czasem. Jak już się dzieje coś tak poważnego, jak dziewczyna, że dostaje kwiaty od swojego byłego, no to już wtedy jest to absolutnie usprawiedliwione, żeby powiedzieć: zabiję go. I naprawdę pojechałby go zabić. I teraz ma miejsce scena pościgu, bo Laura zapala swoim samochodem do mieszkania Martina, żeby go ostrzec, i dzwoni do niego, mówi: weź się ratuj, uciekaj z tej chaty, coś tam, a tam już dzwonek do drzwi, już Jezus Maria, i Laura biega do tej chaty i mówi: zostawcie siebie! I oni tam zaczynają coś piłować, ona ostatecznie kończy związek z Martinem, ale oni się dalej kłócą i ona po prostu wychodzi z tej chaty i mówi: dobra, nie interesuje, co to jest. Mija trochę czasu, Martin to przeżył, jakby nie martwcie się o Martina. Nasz byczek jest bezpieczny i już się więcej z nim nie zobaczymy, także możecie pomachać na pożegnanie Martinowi, papa. Ładny miał art, ale już niestety nie zobaczymy go więcej. Potem jest wesele kuzynki Laury. I w ogóle to jest śmieszne, bo jak matka do niej dzwoni i przypomnieć o tym weselu, to mówi: no pamiętasz, że w sobotę jest wesele twojej kuzynki? Nie wiem, każda matka by normalna powiedziała: ej, pamiętasz, że w sobotę jest ślub Wiktorii na przykład, albo Basi? Ale żebyśmy nie mieli złudzeń co do tego, kim jest ta dziewczyna, no to jest jako kuzynka. No i jesteśmy na tym weselu, tam wcześniej w ogóle Massimo poznał rodziców Laury, i na tym weselu pojawia się inny były facet Laury, taki Piotrek. I Piotrek był kiedyś instruktorem tańca, bo jesteśmy w Lublinie w ogóle. Rodzinne miasto Laury to jest Lublin. Jak ona jeszcze mieszkała w Lublinie, to ona chodziła na tańce i tam był taki instruktor, i to był właśnie Piotrek. I oni tam się instruowali tak bardzo, że aż się stali parą. No i oni sobie tam byli tą parą, ona miała chyba 16 lat wtedy czy coś takiego, ale się rozstali, ponieważ Piotrek ćpał i ona się od niego odsunęła. I w ogóle on ją tam męczył i ona dlatego w sumie uciekła do Warszawy. Więc ona nie lubi Piotrka bardzo teraz. Co ciekawe, kiedy zobaczyła stół przykryty zaspami śnieżnymi w klubie, który Massimo posiada, to jej to wtedy nie przeszkadzało. W każdym razie jesteśmy na tym weselu i panna młoda mówi do Laury i do Piotrka: ej, to zatańczcie dla gości, bo wy tak ładnie tańczyliście zawsze. No i Laura
jakby no musi się na to zgodzić, no bo tak wszyscy na nią patrzą i tak trochę niezręcznie było powiedzieć, że nie. No i ona tańczy z tym typem, a Massimo dostaje kurwicy, bo jego kobieta nie może tańczyć z innym mężczyzną, więc Massimo się wkurwia i wypierdala z tego wesela i idzie ćpać z bratem Laury, bo jakby Laura ma złe wspomnienie z narkotykami i uważa narkotyki za złe, więc kiedy spotyka swojego narzeczonego już w tym momencie, kiedy ćpa z jej osobistym bratem, to jest spoko i nie ma z tym problemu. Ale ogólnie jakby rozmowa się tam nie klei i jest jakaś taka krzywa, więc Laura wychodzi i tam spotyka Piotrka i piją razem alkohol. I oni piją, i piją, i piją, a potem Laura się już budzi następnego dnia. Więc no, urwany film się tutaj zadział, Laura leci w te pędy na Sycylię i chce się spotkać z Massimem. No i Massimo jej tam mówi, słuchajcie tego, bo to będzie zajebiste. On uważa, że Piotr dosypał jej czegoś do tego wina, żeby ją wykorzystać. Więc na podstawie tych podejrzeń, które oczywiście potem okażą się prawdą, bo Massimo jest nieomylny, ale w tym momencie jeszcze ma takie podejrzenia, zabił Piotrka. I ona pyta, dlaczego żeś to zrobił? Bo chciałem. Nie myślisz o tym. Jak to powiedziałaś kiedyś, nie masz wehikułu czasu, więc nic już z tym nie zrobisz. To jest jego odpowiedź. Laura idzie na badania, żeby zobaczyć, czy faktycznie coś ma we krwi, więc okazuje się, że ma w sobie zarówno ketaminę, którą faktycznie jej ten Piotrek podał, jak i płód. I Laura jest troszeczkę zesrana, no bo the fuck, czyli jednak Massimo wrobił mnie w to. I ona ucieka na jakąś plażę i tam ją ten Massimo znajduje i gadają, a ona go odpędza i idzie do knajpy i on tam znowu do niej przychodzi, tak się bujają w prawo, w lewo, ale ona w końcu wraca tam do tej chaty i dzwoni do tej Olgi, do swojej przyjaciółki i prosi ją o to, żeby przyjechała i jej pomogła. W międzyczasie ona tam, ten Domenico się dowiaduje o tym, że ona jest w ciąży, ale jakby obiecuje być dyskretny. W związku z tym, żeby dodać smaczku i pikanterii, to opisane jest to, jak Olga się opalała topless i Domenico przyniósł jej jakieś picie specjalnie, żeby popatrzeć jej w oczy. To tak, żebyśmy mieli, bo mamy za mało takich seksualnych wątków. To jeszcze weźmy tą przyjaciółkę, która jest postacią absolutnie drugoplanową, to jeszcze dajmy jej to, żeby opalała się topless. Potem oni idą jakby nigdy nic, wesolutko, we trójkę, w składzie Laura, Olga i Domenico. Idą szukać sukni ślubnej dla Laury i idą szukać kreacji dla świadkowej, czyli Olgi. Zapomniałam powiedzieć jedną rzecz, bo Massimo po prostu powiedział, że oni się ohajtają za tydzień. A ona powiedziała, co? A on powiedział, no, za 7 dni, szykuj się. I oni szukają tego i w końcu znajdują, bo Domenico ich zabiera do jakiegoś atelier artystycznego swojej dziewczyny i tam znajdują idealne kreacje i takie coś się dzieje, jest to nieistotne. Następnego dnia dziewczyny jadą do spa. Mówiłam, że tutaj będą powroty do spa i one sobie znowu robią 350 tysięcy zabiegów. Potem wychodzą z tego spa i jadą już do domu, czyli do domu porywacza Laury i zauważają, że ktoś je goni i ktoś zapala za nimi samochodem. I teraz mamy scenę jak w GTA i te samochody się ganiają, ona szybko dzwoni do Domenico i tam dzwoni do niego i mówi, ej stary, tu gonią nas w ogóle, co jest grane? A on mówi, dobrze, spokojnie, ja już tu wysyłam ludzi, ja już zrobię teraz wszystko, w ogóle się nie denerwuj i zjedź pierwszym zjazdem w lewo. No i ta ochrona i Domenico ratują dziewczyny, nic się nie dzieje, dziewczyny całe i zdrowe trafiają do domu, czyli domu porywacza Laury, i przyjeżdża Massimo i jest absolutnie przerażony tym, że naraził swoją miłość życia na takie niebezpieczeństwo. No i Laura wyznaje mu o tym, że jest w ciąży. I koniec. Wreszcie. Więc teraz przechodzimy do segmentu recenzenckiego, bo co jest z tą książką nie tak, oprócz tego, że wszystko. Najpierw musimy zaadresować słonia w pokoju. Ta książka jest bardzo, bardzo szkodliwa społecznie. Wiele razy w internecie widziałam, jak ludzie wypowiadali się na temat tej sceny z początku w samolocie, ale tak naprawdę sytuacji, które nazwać można byłoby gwałtem, jest tutaj bardzo dużo. I czy uważam, że przedstawienie czegoś takiego w literaturze jest czymś, czego nie można robić? Nie, tylko może przedstawiajmy gwałt takim,
jaki on jest. Czyli może nie jako coś zajebistego. Przecież można opisywać i dużo, dużo gorsze rzeczy, tylko jednocześnie zdawać sobie sprawę, że to jest po prostu wszystko złe i nie gloryfikować tego. A w tym jest trochę problem. Romantyzowanie to jest najczęstszy zarzut, który ta książka dostaje. Książka jest po prostu napisana z takim przeświadczeniem, że przecież każda kobieta chciałaby tego, aby wziął ją w obroty przystojny, bogaty, trochę niebezpieczny Włoch o figurze greckiego boga. Odsuńmy jednak na chwilę faktor jego atrakcyjności i zobaczmy, co nam zostaje. Uprowadzenie, szantażowanie zabiciem rodziny, przymuszanie do zbliżeń i innych czynności seksualnych, odebranie jakiejkolwiek autonomii Laurze. I tak szczerze, czytając, czasami zapominałam, że mam w rękach erotyk, a nie thriller. Massimo nie tylko wielokrotnie wybusza coś na Laurze, ale przez cały czas trzyma ją w takim napięciu, że on może zaraz jej coś zrobi, że cały czas jej grozi. I na samym początku jest powiedziane, że on nic nie zrobi wbrew jej woli, ale potem on robi rzeczy wbrew jej woli praktycznie k***a cały czas. I wiecie, historię o syndromie sztokholmskim też można napisać dobrze. Natomiast wówczas mielibyśmy do czynienia z powieścią psychologiczną, analizującą, co się dzieje w umyśle człowieka, który wykształca w sobie takie uczucia. To jest książka, która nadużycie seksualne ukazuje nam jako coś cool. I mamy tu bohaterkę, która zakochuje się w swoim oprawcy ze względu na to, że on ma dużo pieniędzy i jest ładny. I wszystko to wypada jeszcze gorzej, o ile jest to w ogóle możliwe, w zestawieniu z wypowiedziami Blanki Lipińskiej. Autorka publicznie mówi o tym, że ona w ogóle nie widzi najmniejszego problemu i że ta scena w samolocie, do której się ludzie czepiają, to w ogóle ona tam wielokrotnie patrzyła i ona tam nie jest w stanie dopatrzyć się absolutnie niczego złego i że dla wielu kobiet to mogłoby być w ogóle fajne. 3 lata temu Dominik Bos nagrał cały film analizujący wypowiedzi Blanki Lipińskiej w kontekście jej dzieła. I to jest bardzo fajny materiał, nie chcę się powtarzać po Dominiku. Ja zapraszam was, żebyście się z tym zapoznali, zwłaszcza w kontekście tego, że już znacie w tym momencie całą treść tej książki. I teraz przejdźmy do innych zarzutów, bo to były takie najpoważniejsze, ale są też inne oczywiście. Po pierwsze, Laura to NPC. Tak się nie zachowuje porwana kobieta. Come on. Ona jest porwana, budzi się w jakimś obcym miejscu, z obcymi ludźmi, jest jakiś Massimo, jest jakiś Domenico, nie wiadomo o chodzi. Zastrzelają jakiegoś człowieka, ona przychodzi w ogóle do tego do porządku dziennego. Każą jej wziąć prysznic, to bierze prysznic na krążyć temat. Zamiast martwić się tym, co się z nią stanie, przecież jest porwana, to ona co robi? Admiruje urodę swojego porywacza. I to wielokrotnie. Bo tak się zachowuje kobieta, która jest przerażona, bo kobieta porwana powinna być przerażona, bo porwanie to nie jest coś fajnego? Nie bez przyczyny porwania są przestępstwami? Okej, dobra. Kolejna cecha Laury i coś, co mnie mega frustrowało, to jest to, że Laura kosztuje 5 zł. Laura jest postacią, którą jeżeli da się jej, nie wiem, sukienkę Gucci, to ona jest w ogóle już kupiona i zachwycona i już jej, już jej w ogóle to nie przeszkadza, że ona jest tu w ogóle więziona wbrew jej woli. Nie! Ona jest zajebiście ma, bo jest po pierwsze willa, motorówka i jacht i sukienka i kozaki i już jakby jest spoko. Naprawdę twoja wolność jest warta kozaki z Prady. Kolejnym czymś, co przemawia, że Laura jest NPC-em, jest to, że ten sposób, w jaki ona próbuje radzić sobie z zaistniałą sytuacją. Ona uważa, że wybrnąć z tego może poprzez uwodzenie Massima. I ja nie wiem, jaki to ma sens. Wytłumaczcie mi to. I ostatni fragment NPC-owania Laury to jest to, że ona nie chce być znaleziona. Jest dużo momentów, sposobów na to, żeby jakoś dać sygnał bliskim osobom, że ona znajduje się zatrzymana gdzieś wbrew jej woli, ale ona tego po prostu nie robi. I ja nie wiem, czy Laura jest po prostu postacią, która ma 2 IQ, co byłoby smutne w kontekście tego, że Blanka Lipińska mówi, że ona się utożsamia z Laurą. Czy po prostu Laura jest... no, dziwna jakaś. Nie wiem. Nie posiada ludzkich odruchów. Kolejny zarzut to to, że Massimo jest p***bany. On ma mnie uwieść, tak? To jest erotyk. Ja mam do niego simpować. Ja mam czuć się podniecona, czytając to, tak? Tak to działa, tak działa erotyk. To powiedzcie mi, dlaczego Massimo jest dla mnie
najbardziej nieatrakcyjną postacią w historii postaci. Wiecie, kto jest dla mnie lepszym kandydatem na zrobienie związku z nim? Fucking Scott Malkinson z South Parku, który ma diabetes. To jest zły człowiek po prostu i ja nienawidziłam Massima, czytając tą książkę. Uwaga, Massimo odurza Laurę, patrzy jak ona śpi, ubliża jej, zmusza ją do zbliżeń, decyduje o jej ciele, straszy ją, decyduje za nią o wszystkim, jest fucking nasty, a oprócz tego to wszystko jest tak usprawiedliwiane, że on jest tak zwanym przez Okuniewską typem wychowanym przez wilki. Czyli jest to gość, który swoje zjebane zachowania usprawiedliwia tym, że on miał takie trudne dzieciństwo i w ogóle on ledwo sobie radził w dzieciństwie, jego rodzina go tak stworzyła, no i on teraz już taki musi być. To nie jest wymówka do tego, żeby ludzi! Ludzie różnie mieli trudne dzieciństwo i jakoś k***a nie chodzą i nie g***ą ludzi dookoła i nie uprowadzają jakichś kobiet. To ma być dla mnie usprawiedliwienie jego działań? To durne jest przecież. Kolejny mój zarzut wobec tej książki jest taki, że ta relacja, która ma ewoluować w trakcie czytania tej książki z takiej, że porywacz i ofiara do pary, która chce się hajtnąć, ta relacja ma się jakoś, no coś ma się tam w niej zmieniać, mają oni się zbliżać do siebie. Ale oni nie zbliżają się do siebie w ogóle. Ich relacja oparta jest tylko na Morence i na niczym więcej. Mają jedną głębszą rozmowę wtedy o tych jakichś tam swoich doświadczeniach z dzieciństwa i nic poza tym. Oprócz tego jest ruchanie, a potem wyznawanie sobie miłości. I that's fucking it! Nic więcej tutaj nie ma. Jeżeli myślicie, że to jest książka przedstawiająca syndrom sztokholmski, to tak, ale jest to książka przedstawiająca syndrom sztokholmski najbardziej leniwie, jak się tylko da. I wydaje mi się, że Blanka Lipińska, pisząc to, w ogóle nie wiedziała o tym, że syndrom sztokholmski istnieje. Mam takie podejrzenie. Kolejny mój zarzut to to, że cała mafijność tutaj wokół Massima to jest to, że on raz na jakiś czas powie, że ma interesy do zrobienia i nic więcej, i czasem coś tam postrzela. Dwa razy chyba jest taka sytuacja. Tutaj nic więcej nie ma z tym. Jeżeli Blanka Lipińska twierdzi, że jest to ojciec chrzestny i 50 twarzy Greya w jednym, to ojciec chrzestny został bardzo obrażony w tym momencie. A nie jest to mój ulubiony film wcale. Ta książka jest cringe'owa jak ja pierdolę. Naprawdę? Nie ma lepszych erotyków? Dlaczego to akurat? Dlaczego? Jest na pewno na rynku wiele lepszych erotyków. Erotyk to nie jest moja literatura, tak? To nie jest coś, po co ja bym sama sięgnęła, gdyby nie to, że tworzę ten format tutaj. Ale rozumiem to. Rozumiem to i szanuję, że są ludzie, którzy chcieliby przeczytać erotyk. That's okay. Ale czemu ten? Poziom tego to jest poziom rowu mariańskiego. I jest tak cringe'owo to wszystko opisane, te ich sytuacje w łóżku, to jest taki cringe, no kurwa, fallus, i jeszcze ten wątek gejów do tego. Serio, naprawdę? I jeszcze homofobii nam brakowało tutaj do tego wszystkiego. I ostatnie co powiem, bo już nie mam siły, to jest to, że na domiar złego, że to wszystko jest źle, to jeszcze interpunkcja jest źle. I niektórych zdań się nie da przeczytać, ponieważ autorka nie umie zrozumieć, kiedy myślnik stawia się, kiedy się pisze dialogi, no. Przecież tego się czytać nie da. Ja wam muszę to pokazać, bo to jest niepoważne, że to wydane zostało dla ludzi. I jeszcze długo nie dojdziesz, wyszeptała mu wprost do ucha, na koniec oblizując jego wargę. Zaczynam lubić tę grę, w którą kazałeś mi grać, powiedziałam z rozbawieniem. I pomiędzy jego wargę, a zaczynam lubić grę, powinien być myślnik, żeby ta narracja była oddzielona od dialogu. A tak to się wszystko miesza tu. Czemu ludzie nie umieją pisać? Wielki hit! O, nasz towar kurwa eksportowy z Polski. Ja nie wiem, czy ja po przeczytaniu tego, czy ja się za granicą przyznam, że jestem Polakiem. No naprawdę, jeszcze ten film, nie oglądałam go, bo już jakby wystarczy. Zapoznałam się z materiałem źródłowym, ale ocena na Filmwebie 3. Filmy na YouTubie są zagranicznych ludzi, którzy szydzą z tego, że to jest najgorszy cringe, jaki w życiu widzieli. Jest mi wstyd, że to w ogóle przeczytałam. Serio, naprawdę, źle się... Nigdy chyba tak źle się nie bawiłam. To dostaje ode mnie gorszą notę niż Hell. A nie wiedziałam, że to jest w ogóle możliwe. Dobra, przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy. Bo ja wam muszę powiedzieć, kto wygrał konkurs na Flawless. Dostałam od was naprawdę dużo zajebistych prac i teraz wyświetlają wam się one na ekranie, bo uważam, że no naprawdę zasługują na to, żeby zobaczyło je więcej osób. Bardzo, bardzo podobała mi się praca Marii Sutkowskiej, ale miałam z nią taki problem, że nie wiedziałam od chuj
chodzi z tymi nagłówkami, w sensie z tymi dużymi napisami. Jakby kompletnie nie wyjęłam z tego sensu. Ale tak, to praca jest naprawdę kozacka. Bardzo widać dużo napracowanka, więc to jest, moi mili, drugie miejsce. Ale pierwsze miejsce zdobywa nikt ważny. Tak się ta osoba podpisała, takiego ma maila. I to jest człowiek, który zrobił o mnie komiks. I zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione, jak to jest fajnie narysowane. Jak to jest dużo właśnie takich, że to nie jest takie proste, tylko właśnie są takie różne pozycje, jakieś wygięcia ciała, coś tam. Bardzo to jest kreatywne i fajne, bardzo mi się to spodobało. I ładne włosy mam tutaj. Książka Flawless leci do tej osoby. I jak to oglądasz, to już dawno masz maila ode mnie w tej kwestii. I teraz drugi temat. To. Ja się muszę tego pozbyć, no nie? Ja nie chcę, żeby to było w moim domu. Ale może ktoś chce, żeby to było w jego domu. Razem z tymi wszystkimi notatkami. Tutaj są na przykład policjanci wklejeni w niektórych miejscach. Jak się dzieje już bardzo źle, to jest policjant, którego wklejam. Więc jest, ta książka posiada bardzo dużo tajemnic. I myślałam sobie, no bo żeby wybrać jakoś tak fajnie pomiędzy was, no to myślałam sobie, co wam tutaj wymyślić. I wymyśliłam wspólnie z Kamilkiem. Słuchajcie, narysujcie mi piankę jako szefa mafii. Najlepsza pianka jako szef mafii dostaje to. I no, coś tam jeszcze pewnie fajnego. I uścisk dłoni pianki. Więc wysyłajcie mi, ale wysyłajcie mi na tego maila konkretnego, specjalnie założonego, żeby nigdy to nie uciekło i żeby nie było tak, że ja na przykład nie zauważę jakiejś wiadomości. I teraz... To już się nagadałam strasznie długo i czuję się zmęczona, ale czuję się tak dobrze, że już nigdy do tego gówna nie wrócę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Piszcie w komentarze, co was najbardziej striggerowało i rozmawiajmy o literaturze w sposób kulturalny i fajny i śmieszny. I fajnie, że możemy mieć taką przestrzeń, żeby właśnie gdzieś tam, no literatura jest sztuką, tak? Więc teoretycznie na papierze to jest sztuka, możemy sobie pogadać o sztuce. Dzięki! Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!